Nie tak dawno byłem na zebraniu Rady Gminy. Były to konsultacje w sprawie WCK. Wydawało mi się, że jako człowiek, który pracuje w Akademii Teatralnej, który ma poważny dorobek teatralny, menadżerski, produkcyjny, aktorski wreszcie, znany jest dosyć popularnym aktorem z serialu Plebania, człowiek, który jest dosyć nietypowym aktorem, który jeździ po Polsce i po świecie i ogląda, spotyka się z różnymi formami działalności domów kultury. Że taki człowiek może być traktowany jako ekspert w tej sprawie i że on ma dość dużo do powiedzenia. Nie zostałem dopuszczony do głosu. Przewodnicząca Rady nie pozwoliła mi zabrać głosu, ponieważ należy ona do osób, o których można powiedzieć wieleb. Ale nie pochodzi to od wielebnego, broń Boże, tylko takiego, kto wie lepiej, bo przeczytał dwie książki z socjologii i wie lepiej. Na Radzie Gminy chciałem zabrać głos na temat wyższości tak zwanej mentalności poznańskiej nad mentalnością z kongresówki. Taki był mój los aktorski, że przez dłuższy czas podróżowałem po Wielkopolsce, po Zachodniopomorskim i tam w każdym mieście spotkałem się z taką, niemalże w każdym mieście, oczywiście nie, to nie jest stuprocentowa pewność, ale w większości tych miast znajdowały się fantastycznie działające domy kultury, mimo że regiony zachodniopomorskie zawsze jest bardzo, bardzo biedne. Oczywiście w swojej takiej koncepcji podejrzliwości myślałem, że to jest jakaś zmowa unijna. Dlaczego oni mają tyle tych domów kultury? Zapytałem ludzi, co tu się działo kiedyś przed wojną. Był dom kultury w czasach niemieckich. W 1938 roku niejaki Adolf Hitler miał tam Parteitag. Myślę sobie, czyli nastroje prohitlerowskie, nastroje nazistowskie w Unii, wszystko się zgadza. Nie, okazało się, że tam są mądrzy, radni i świetni ojcowie miasta, którzy chcą budować to. Natomiast jeśli chodzi o sprawy mentalności kongresówki, to muszę powiedzieć, że ta mentalność jest straszna. To znaczy, nie wiem, czy nasi przodkowie, ja sam jestem z kongresówki. Pochodzę, moja rodzina z okolic Garwolina, żeby nie było to tamto. I zastanawiam się, czy nasi dziadowie nie wypili za dużo moskiewskiej wódki, która nam pomieszała rozum. Proszę Państwa, ale to nie jest sytuacja wyjątkowa. Chciałem powiedzieć na tej Radzie Gminy, że jest dom kultury w niedalekich Mrozach, za Mińskiem. Dom powstał ze środków unijnych. Jest tam młoda pani dyrektor Magdalena Sulich, którą znam osobiście, która działa fenomenalnie, która działa nadzwyczajnie. Ja ze swoim teatrem jeździłem tam wielokrotnie. Tam są wspaniałe festiwale piosenki patriotycznej, religijnej, konkursy recytatorskie, kółka taneczne. Młodzież jest rozśpiewana, młodzież kształci się muzycznie. I okazuje się, że nie, że na Mazowszu też jest możliwe prowadzenie rozumu i działalność kulturalna w pełnym tego słowa znaczeniu, czego bardzo serdecznie życzę naszej gminie. Moje przesłanie do radnych. Szanowni Państwo, chciałbym, mam tę nadzieję, że nie powstanie nowe przysłowie. Ciemny jak związowny, ograniczony jak związowny, niewrażliwy na sprawy kultury jak związowny, niegospodarny wreszcie i lekkomyślny, bo niszczący środki unijne jak związowny. Proszę Was o to, zastanówcie się i głosujcie za Domem Kultury.